Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Nieco ponad 4000 widzów, w tym ponad 1000 widzewiaków ze wsparciem chorzowskiego ruchu stawiło się w Gliwicach na meczu z Piastem. Przytaczamy relację, która pojawiła się na profilu Ultras Widzew. 1100 kibiców RTS, czyli w ponad komplecie obecni jesteśmy na poniedziałkowym wyjeździe w Gliwicach. W tę liczbę wlicza się 250 fanatyków ruchu Chorzów oraz kilkunastu fanów Elany oraz Wisły. Przez ogromne korki na trasie pod stadionem docieramy na kilkanaście minut przed meczem, a w komplecie na sektorze jesteśmy dopiero około 25 minuty. Wtedy też rozpoczynamy swój doping, który zbiegł się akurat z bramką strzeloną przez naszych grajków. Szczelnie oflagowujemy sektor. Solidnie śpiewamy cały mecz, kilkukrotnie pozdrawiając naszą sztamę z Chorzowa. Skórokopy wygrywają kolejne spotkanie i sami do końca nie możemy uwierzyć w to, jak grają. Staramy się jednak nie popadać w furę optymizm i z chłodną głową podchodzić do tematu. Czasem jednak fajnie jest zaśpiewać Liga Mistrzów dla Widzewa, co uczyniliśmy po meczu. Powrót spokojny. Dziękujemy naszym wszystkim zgodom za wsparcie, a szczególnie niebieski szarańczy. Takiej zgody nie ma nikt. Widzę w ruch. W niedzielę wszyscy do serca Łodzi. Wszyscy na czerwono. Jedziemy dalej. Zobaczcie, jak dopingowali. Oceniacie postawę kibiców Widzewa na tym wyjeździe? Jak zwykle zapraszamy do komentowania. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górze pod filmem dla rozwoju kanału. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w Pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.